Dzień dobry, witajcie tu Zimnogrodni. Chciałem wam zrobić kolejną relację z mojego balkonu, co się zmieniło. No niby niewiele, ale od naszej ostatniej taką relacji, zobaczcie, na paprykach już pojawiły się kwiaty. Są regularnie podlewane i nawożone, więc w końcu zaczną robić się zawiązki. Zioła podrosły, trzeba będzie już je spokojnie ścinać. Jak widać, ta odmiana z Porfinii, którą wybraliśmy, sprawuje się znakomicie. Dostała nawóz w postaci wbijanego zastrzyku, bodajże z bioponu. No i posłużyło jej to. O, te piękne kwiaty, no nie, karminowe? Nie, ciemnofioletowe? Nie wiem, no jestem facetem, muszę się znać. Są po prostu ładne. No. Purpura. O, głos za kadrą podpada purpura, zgadzam się. Ta purpura tak uciekło mi. Długo nie chciał ruszyć liść laurowy, rosnął sobie. Okazało, wystawiłem go na słońce i zobaczcie, rozkrzył się, zaczął puszczać młode przyrosty. Znakomicie mu to poszło. I tak jak mówiłem, zobaczcie, pojawiły się już pierwsze pomidory. Będziemy je testować, jak smakują. Widać, tak jak mówiłem, że jest to odmiana samokończąca, czyli wypuszcza 2-3 grona. Zanika, te obok dwa, że są z pomidorów normalnych, więc nie rosną w górę. A komarzyce za mną? Te w ogóle nie przyjmą się warunkami pogodowymi. Rosną znakomicie, więc jak potrzebujecie, rzeczywiście robimy taniego kwiatka, ale zadawniającego, to polecam. A tak w ogóle trzeba by spróbować. Pewien pilot tester oblatywać już spróbował parę, stwierdził, że dobre, czas na mnie. Zobaczmy. O, taki oto okaz. Prawdziwy pomidor. Niewypędzony, nieprzenawożony. Smak. Wszystko się zgadza. O, pojawił się w kadrze. Testerze, próbuj ty teraz. I jak? O, tester pokazuje, że znakomite. Testerze, jeszcze jeden. O, proszę, tester chce jeszcze jeden. Tester, czyli operator. Tester potwierdza, czyli pomidory z Plantico, odmiana do doniczek, polecamy.